Od kilku tygodni trwa zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy Tak dla in vitro, której celem jest przywrócenie państwowej refundacji tej procedury. Dzisiaj w atmosferze świątecznej, ale dalej w bardzo ważnej sprawie przyjechaliśmy do Kołobrzegu. Zamierzamy zbierać tu podpisy pod projektem ustawy, która będzie gwarantowała finansowanie in vitro w Polsce. Przypomnę Państwu, że w roku 2013 wprowadzaliśmy, miałem przyjemność osobiście podpisywać to zarządzenie, program in vitro w Polsce, z którego w Polsce wtedy urodziło się 22 tysiące dzieci, czyli 22 tysiące szczęśliwych rodzin. Jedną z pierwszych decyzji po przejęciu władzy przez PiS była likwidacja finansowania programu in vitro. Kołobrzeg jest przykładem miasta, które wspiera te osoby i dzięki czemu możemy już dzisiaj cieszyć się, że w naszym mieście urodziło się 7 dzieci i będziemy wspierali nadal. Aby projektem zajął się Sejm, do końca stycznia musi go poprzeć co najmniej 100 tysięcy obywateli. 4 tygodnie temu ruszyliśmy z zapisami. W każdy weekend staliśmy przy molo i zbieraliśmy podpisy. Wymagane 100 tysięcy w całej Polsce zebraliśmy, ale jak się okazuje, państwa naszych obywateli zapał nie mija. Nadal zbieramy te podpisy i nadal będziemy je zbierać, bo to pokazuje, że wszyscy są bardzo zaangażowani w tak bardzo poważną sprawę, jaką jest posiadanie pełnej rodziny, aby rodzice mieli dzieci. Po konferencji politycy zbierali kolejne podpisy oraz spotkali się z kołobrzeskimi seniorami. Warto dodać, że od 2018 roku w naszym województwie za pomocą metody in vitro urodziło się 110 dzieci.